Pierwsza część tajemnicy fatimskiej z przekazów siostry Lucji. Blask zdawał się przenikać ziemię i zobaczyliśmy jakby morze ognia. W tym ogniu były zanurzone demony i dusze, jak przeźroczyste, rozżarzone do czerwoności węgle, czarne lub brązowe, o kształtach ludzkich, unoszące się w pożodze, wznoszone płomieniami, które wypełzały z nich samych wraz z kłębami dymu, buchającymi na wszystkie strony, podobne do rozpryskujących się w wielkich pożarach iskier, chwiejne i lekkie. Wszystko to pośród jęków i wycia z bólu i rozpaczy, które przerażały i wywoływały dreszcz grozy. Demony wyróżniały się przerażającymi i ohydnymi kształtami zwierząt, strasznymi, nieznanymi, lecz przeźroczystymi, jak czarne, rozżarzone węgle. I to Maryja w pierwszej części, tak zwanej tajemnicy, pokazuje małym dzieciom. Kiedy czytamy w dzienniczku świętej siostry Faustyny fragment, w którym ona jest z aniołem wprowadzana w kolejne przestrzenie piekielne, Faustyna zaczyna wypisywać rodzaje mąk, które cierpią dusze potępione. Miejsce wielkiej kaźni. Pierwsza męka, którą stanowi piekło, to jest utrata Boga. Drugie, ustawiczny wyrzut sumienia. Trzecia, nigdy się już ten los nie zmieni. Czwarta, jest to ogień, który będzie przenikał duszę, ale jej nie zniszczy. Jest to straszna męka, jest to ogień czysto duchowy, zapalony gniewem Bożym. Piąta męka. Jest ustawiczna ciemność, straszny zapach duszący. A chociaż jest ciemność, widzą się wzajemnie szatani i potępione dusze. I widzą wszystko zło innych i swoje. Szósta męka. Jest ustawiczne towarzystwo szatana. Siódma męka. Jest straszna rozpacz, nienawiść Boga, złorzeczenia, przekleństwa, bluźnierstwa. Są to męki, jak pisze święta siostra Faustyna, które dotyczą wszystkich potępionych razem. Ale dodaję, są męki dla dusz poszczególne, które są męki zmysłów. Każda dusza, czym grzeszyła, tym jest dręczona w straszny i nie do opisania sposób. I potem następuje opis owych miejsc, lochów, tej wielkiej przestrzeni kaźni fizycznej i duchowej. I mówi Faustyna na samym końcu, jedno zauważyła, że tam jest najwięcej dusz, które nie dowierzały, że jest piekło. Święta Teresa od Jezusa w swojej wizji piekła również zostaje przez opatrzność Bożą wprowadzona w to miejsce, które dzieci w Fatimie widziały. I elementy, kiedy tak się czyta te dwa opisy, nakładają się na siebie. Palącego ognia, swądu, smrodu, który jest nie do zniesienia, cierpienia, które nie da się opisać, ustawiczna obecność demonów, innych potępionych, dręczenia zmysłów, którymi dusze potępione grzeszyły za życia, miejsce palące i tak dalej.
świętej Teresy dochodzi jakby jeszcze jeden element, o którym Faustyna nie napisała w swoim dzienniczku. Mianowicie jest ona doprowadzona, święta Teresa, do miejsca, w którym jest jakoby ciasne miejsce, zagłębienie, jakby w rozpadlinie skalnej, trudno to ująć, w pewnym ciemnym lochu, które zostało przygotowane dla niej, dla świętej Teresy, za rzeczywiste grzechy, które popełniła. I zobaczyła przerażające postacie demonów, które czekają jakoby na nią, aby tam ją przez całą wieczność dręczyć i siebie nawzajem. I mówi, byłam przerażona. Cierpienie, które Bóg pozwolił mi przez chwilę przeżyć, jakie mają cierpienie dusze potępione przez wieczność całą, było tak wielkie, że moje choroby za życia, a chorowała dosyć bardzo. Wiele cierpiała i przeleżała w łóżku wiele godzin. Mówi święta Teresa od Jezusa, że te cierpienia są niczym ziemskie w porównaniu z tym, co dzieje się tam bez końca. Mamy maj 2017 roku i mija dokładnie 100 lat od tego, kiedy Maryja dzieciom pokazuje to straszne, przerażliwe miejsce, które jest nie do opisania. Dlaczego tak Matka Najświętsza daje taki znak, właśnie taki, w pierwszej części tajemnicy? Odpowiedź przez obaczność Bożą została nam i jest dzisiaj dana w tym słowie. Pierwsza sobota miesiąca, 100 lat, kiedy zaczęły się objawienia, to jest dzisiaj. Bóg wiedział, co będziemy w tym miejscu i na tym etapie naszej historii zbawienia słuchać w tej świątyni, w tym sanktuarium, też przy sercu Matki. Odpowiedź jest w słowie, które Bóg przed chwilą wypowiedział. Dlaczego Maryja małym dzieciom ukazała piekło? Żeby to było tło dla wielkiego miłosierdzia, które odsłania dzisiaj Jezus w Ewangelii. Bo mówi, wierzycie w Boga? I we mnie wierzcie, bo w domu mojego Ojca jest mieszkań wiele. Jezus dzisiaj mówi o domu Ojca, gdzie jest też miejsce dla ciebie i dla mnie. Od wieków przygotowane. I mówi Jezus, niech się nie trwoży serce wasze. Dokładnie, niech nie wpada w zamęt, a tak wiele tego zamętu w świecie. Idę bowiem przygotować wam miejsce, a kiedy przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was, abyście byli tam, gdzie ja jestem, razem ze mną. Gdzie? W domu Ojca. Bowiem przeciwstawieniem piekła są ramiona Ojca. I to jest w zasadzie cel ostateczny chrześcijaństwa. Cel ostateczny, do którego każdy z nas, nawet jeżeli nie wie, to ma dążyć. W ramiona Ojca. I mówi Jezus, nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie. Bo ja jestem drogą do Ojca. Ja jestem prawdą o Ojcu. Ja jestem życiem w Ojcu. Jezus wszystko odnosi do Ojca. Kto mnie widzi, widzi i Ojca. To słowo Ojciec w dzisiejszej Ewangelii jest użyte 13 razy. Ta trzynastka jest jakże bardzo znamienna.
szczególnie w tę sobotę i w tę rocznicę majową, 100 lat później, kiedy to 13 Maryja się objawiła. 13 razy Ojciec. I mówi Jezus, gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Używa tam takiego czasownika greckiego gnosis, poznać. Dla ewangelisty Jana poznać to jest coś więcej niż tylko zapoznać się. Poznać to jest wejść w relację. Wejść w miłość, odsłonić tajemnicę samego siebie. Tajemnicę swojego serca, swojej istoty, kim jestem. I kim jestem dla Ciebie, który mnie poznajesz. I mówi Jezus, gdybyście mnie poznali, poznalibyście mojego Ojca. A teraz, dopowiada Jezus, już Go znacie i zobaczyliście. Dlaczego Jezus mówi takie dziwne zdanie zaraz, że teraz już Go znacie? Dlatego, że te słowa, które wypowiada dzisiaj Jezus, to są słowa z wieczernika. To są słowa zaraz po geście, który uczynił jako Pan i Władca Wszechświata, a mianowicie ściągnął z siebie szaty godowe i przepasał się prześcieradłem. A potem podszedł do wszystkich uczniów i po kolei zaczął obmywać im nogi. I był taki jeden, który powiedział, nie Panie, nie będziesz mi nóg umywał. A Jezus mu odpowiedział, jeżeli Cię nie umyję, jeżeli nie pozwolisz mi umyć Tobie nogi, nie będziesz miał udziału ze mną. Nie poznasz mnie, czym jest moja miłość do Ciebie, do czego jest w stanie się posunąć, do jak wielkiej tajemnicy uniżenia, która wyraża się w 100% całkowicie wysokości krzyża. Ja przyszedłem po to, żeby służyć, żeby umyć Ci nogi, żeby Cię ocalić, żeby objawić Ci miłość. Bóg, który klęka przed swoim stworzeniem. Objawił wszystko i zaprosił do uczestnictwa. W czym? W miłości, która nazywa się agape. I to dziwne zdanie, gdybyśmy w sposób taki dosłowny z języka greckiego z dzisiejszej Ewangelii przetłumaczyli, by brzmiało jeszcze inaczej. A dosłownie tak. Jeśli poznaliście mnie i Ojca mego poznacie. I dalej. I od teraz poznajecie Go i ujrzeliście Go. Co mówi Jezus? Od tego momentu, kiedy pozwoliliście sobie umyć nogi, ujrzeliście, kim jest Ojciec. Teraz w tym miejscu, na tej liturgii Jezus będzie umywał swoją krwią i oddawał po raz kolejny swoje ciało, ofiarowywał Ojcu za Ciebie i za mnie. Dzisiaj możesz mieć współuczestnictwo w tej wielkiej miłości. Dzisiaj możesz wejść w poznanie tajemnicy Ojca. Mieć udział. Wystarczy, jeżeli trzeba, że podejdziesz do krat konfesjonału i za chwilę tutaj do ołtarza. W tym słowie Ojciec objawia siebie. W tym geście, w tej spowiedzi, w tej liturgii. Tak to zaplanował. I Filip powiedział do Jezusa, Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. To jest odkryte niesamowite pragnienie, które wzbudziło się w Filipie. Wystarczy mi Ojciec. Jakie jest Twoje pragnienie serca? Największy kryzys, który jako kapłani obserwujemy w dzisiejszym świecie, tak naprawdę największy.
największy kryzys to jest kryzys ojcostwa. Kryzys doświadczania miłości Ojca i odkrywania wśród mężczyzn to, kim, do czego są powoływani. Kiedy pracuję z młodzieżą, proszę mi uwierzyć, więcej niż połowa z nich ma z tym poważny problem. Nawet do tego stopnia, że nie ma w ogóle ojca. I nie wie, co to jest ręka ojcowska. Pełna miłości, ale też karności. Kiedyś z tego miejsca jedna z uczestniczek oazy opowiadała swoje świadectwo i właśnie ona nie ma ojca. Zostawił ją i jej mamę. I opowiadała o tym, jak otworzyła się na działanie Jezusa, odkryła relację z Jezusem w swoim życiu i mówiła na dniu wspólnoty takie świadectwo, że ona już teraz nie chce innej historii. Bo cały czas miała w sercu taki ból, dlaczego akurat ja nie mam taty? Dlaczego ja akurat nie doświadczam tego? I mówiła, teraz już nie chcę inaczej. Dlatego, że odkryłam Ojca Niebieskiego, który jest wypełnieniem wszystkiego. Wszystkich moich pragnień. I to wystarcza. I to wystarcza. I potem powiedziała, że odkrywa w swoim sercu teraz taką przestrzeń, kiedy swojemu tacie przebaczyła, nie znając go w ogóle. Kiedy mu przebaczyła, odkryła to, że on może bardziej potrzebować tego przebaczenia od swojej córki, niż ona potrzebowała mu przebaczyć. I z troską dzisiaj mówi o swoim ziemskim ojcu, którego nigdy na oczy nie widziała. I to jest dzieło Boga. I to są ramiona Ojca Prawdziwego, który jest w niebie i który przygotował dla ciebie i dla mnie, dla każdego z nas mieszkanie, dom, nie ręką ludzką uczyniony. Czy pragniesz takiego spotkania z takim Ojcem? Filip mówi, pokaż Ojca. Używa takiego słowa greckiego edeica, czasownika. To jest wskazywać, tylko wskaż nam. A Jezus mówi, Filipie, tak długo jestem z wami i jeszcze mnie nie poznałeś, kto mnie widzi, widzi Ojca. Dlaczego Jezus tak mówi? Bo Jezus używa tego czasownika, o którym wspomniałem wcześniej. Kognosko. Gnosis, poznać. To jest wejść w relację. Filipie, wejdź w relację. Wejdź głębiej w to, co czynię dla ciebie, co teraz uczyniłem i chcę cały czas czynić. Wierzcie mi, mówi Jezus, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie uwierzycie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Na same dzieła wierzcie, które czyni Ojciec. Jakie dzieła? Fatima. To jest dzieło Ojca, który przez serce Matki chce nas pociągnąć do siebie. I co zrobić? Uratować. Abyśmy się w Jego ramionach znaleźli. I chcę przekonać przez Fatimę ludzi, którzy są w zamęcie tego świata, których serca są zatrwożone, że piekło istnieje. Że katusze piekielne to nie jest wymysł bajkowy, tylko jest autentyczny i rzeczywisty. I przez małe dzieci to mówi. I w kontekście tego chcę pokazać, jak wspaniałe i wielkie jest Jego miłosierdzie. Papież Benedykt XVI powiedział, że jeżeli będziemy mówić o Jezusie, który